czerwcu uczcili swojego patrona, świętego Stanisława, biskupa, męczennika, którego wspomnienie Kościół rzymskokatolicki obchodzi 8 maja. Jest on patronem jednego z najstarszych kościołów archidiecezji lwowskiej. Uroczystą mszę świętoodpustową celebrował ksiądz Aleksander Kusy, kapelan mediów katolickich w archidiecezji lwowskiej, wraz z proboszczem parafii księdzem Aleksandrem Biszkim i księżmi z sąsiednich parafii dekanatu grudeckiego, którzy przybyli na uroczystość. W kazaniu ksiądz Aleksander zachęcił wiernych popatrzeć na swoje życie przez pryzmat czynów i wiary biskupa Stanisława, świętego z X wieku. On został zabity przez króla Polski Bolesława podczas sprawowanej mszy świętej. Konflikt z królem polegał na tym, że biskup Stanisław nie milczał na wykroczenia monarchy i protestował przeciwko jego okrutności. Kult świętego Stanisława należy do najdawniejszych wśród Polaków, a sam święty biskup męczennik jest patronem Polski. Po mszy świętej nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu i uroczysta procesja wokół kościoła. Być może ktoś powie, święty Stanisław, XI wiek, tak daleko. Ale wiemy, że to, co Pan Jezus daje nam, jest od dziś i na wieki wieków. Kiedy Pan Jezus otwiera nam jakąś prawdę, ukazuje nam to, co jest najistotniejsze, najcenniejsze w naszym życiu, to otwiera nam perspektywę nieba. To daje nam odwagę głosić, tak jak święty Stanisław, umiłowanie prawdy. Święty Stanisław biskup uczy nas, prócz miłości do Boga i ludzi, bardzo ważnej cechy. Umiłowanie prawdy aż do końca.